Minna-san, konnichiwa. Witam wszystkich na kolejnych zajęciach w ramach cyklu Przyjazny Japoński dla Najmłodszych. Dziś porozmawiamy sobie o czymś nowym, a mianowicie będziemy mówić dzisiaj o różnych przedmiotach i zwierzętach. A dokładnie mówiąc, co to jest? Hajimemasyo! Na początek musimy poznać kilka słówek, które będziemy mogli wykorzystać w ramach naszej lekcji. Oto kilka z nich. Neko. 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 Hej. Neko. Właśnie. Inu. 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 Hej. Właśnie. Ice creamu. Ice creamu. Ice creamu. Hej. Właśnie. Okashi. 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 Hej. Właśnie. Kuruma. 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 Hej. Drugi. Kitensha. 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 Hej. Sorry, kara. Omocha. 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 Hej. Sajgana. Komputer. 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 Hej. To było 8 słówek, które wykorzystamy sobie w następnej części lekcji, ale zanim to nastąpi, zrobimy sobie małe ćwiczenia z wykorzystaniem tych słówek, które przed chwilką poznaliśmy. Za chwilkę na całym ekranie zobaczycie różne przedmioty, a waszym zadaniem jest znaleźć ten jeden konkretny. Ok? Na przykład spośród tych obrazków, które zaraz tu zobaczymy, spróbujcie znaleźć na przykład Neko. Cia, zagashimasho. O. Neko wa doko. Neko wa doko desu ka? Mitsukemashita ka? Hai. A. Ichi, ni, san. Hai. Idesu ne? Dobrze, więc znaleźliśmy przed chwilą 3 neko, czyli 3 nasze koty. Ok, no to w takim razie coś trudniejszego. Spróbujmy spośród różnych ilustracji, które za chwilę tu zobaczymy, znaleźć kilka, nie powiem wam na razie ile. Na przykład kuruma. Kuruma. Cia, zagashimasho. Kuruma. Kuruma. Kuruma wa doko. Shiranai. Mitsukemashita ka? Cia, kuruma wa doko desu ka? Kuruma wa doko desu ka? Hai. Ichi. Ni. Hai. Ni. Iidesu ne? Ok. Trudne? Nie? Dobrze, no to w takim razie jeszcze jedno. Spróbujemy, ok? No to w takim razie spośród obrazków po raz kolejny proszę znajdźcie na przykład o, ice creamu. Cia, ice creamu wa doko desu ka? Ice cream, ice cream, ice cream, ice cream. No, koko, ice cream, chisai, ice cream. Właśnie. Koko ni, mitte kudasai. Ice cream. Ice cream wa doko? Mitsukemashita ka? Znaleźliście? Ok, no to sprawdzimy, gdzie są nasze lody. Ice cream wa doko? O! Ichi, ni, san, yon, go. Go. Hej, idesu ne? Super! No dobrze, skoro już wiemy, jakie przedmioty będziemy wykorzystywać, no to teraz spróbujemy powiedzieć. To jest samochód. No właśnie, ale by powiedzieć to nie jest taka łatwa sprawa, niestety. Otóż w języku japońskim mamy 3 słowo na to. I brzmią ono kore, sore, are. Kore, sore, are.
I teraz poza masz trzy słówka. Otóż w języku japońskim zależy się, które słówko wykorzystamy. Kore, sore, ae. Ten przedmiot będzie znajdował się gdzieś indziej. A mianowicie, jeśli wykorzystam kore, to znaczy przedmiot jest gdzieś koło mnie, na przykład na mojej ręce. Jeśli wykorzystam sore, oznacza to, że przedmiot znajduje się koło mojego kolegi albo koleżanki. A jeśli powiem are, to znaczy, że ten przedmiot leży gdzieś daleko. No dobrze, więc na przykład, gdybyśmy wzięli sobie jakiś przedmiot, o, znowu będę potrzebował jakiegoś rekwizytu, więc momencik. O, i jest przedmiot koło mnie. No nie tyle przedmiot, co mój zwierzak. Korewa neko des. Korewa neko des. Korewa neko des. To jest kot. Użyłem słówka kore, ponieważ kot był razem ze mną. Ale gdyby teraz kot pobiegł do mojego kolegi, powiedziałbym sorewa neko. Sorewa neko des. Sorewa neko des. Ok? A jeśli mój kot pobiegnie sobie gdzieś tam daleko, powiem arewa neko des. Arewa neko des. Arewa neko des. No dobrze, ale wprowadźmy sobie inne słowo. Na przykład nasz rower, czyli gitensia. Więc znowu, w zależności gdzie ten rower się znajduje, czy jest obok mnie, czy obok mojej koleżanki albo kolegi, czy jest gdzieś tam dalej, wykorzystamy po raz kolejny kore, sore, are. No dobrze, więc jeśli chcemy powiedzieć, że to jest rower i on jest koło mnie tutaj, to powiedziałbym korewa gitensia des. Korewa gitensia des. Korewa gitensia des. No ale jeżeli zobaczę, że ktoś gdzieś tam daleko na nim jedzie, to powiem arewa gitensia des. Arewa gitensia des. Arewa gitensia des. No a jeżeli ktoś ze znajomych, a to nie musi być wcale znajomy, ale jeżeli ktoś podejdzie do mnie z rowerem, ale ja dalej jestem troszeczkę dalej od niego, to powiem sorewa gitensia des. Sorewa gitensia des. Sorewa gitensia des. Tak samo, jeśli teraz byśmy rozmawiali ze sobą, nawet przez kamerkę, to wszystkie przedmioty, które wy macie, ja musiałbym nazwać sore. A wszystkie, które ja tu mam ze sobą, nazwałbym kore. No i w drugą stronę, wszystko, co jest obok was i mówić, wy o tym opowiadacie, musielibyście powiedzieć kore. A wszystkie przedmioty, które ja tu mam, wy musielibyście nazwać sore. Więc to są takie słówka wymienne. Jeśli dla mnie coś jest kore, dla was sore. I w drugą stronę, jeśli dla was coś jest kore, to to, co ja posiadam, jest dla was sore. Może na początku być to troszeczkę zagmatwane. Uwierzcie mi, z czasem jest coraz łatwiej. No dobrze, wiem jak upowiedzieć, że to jest rower, to jest samochód, to jest kot. No ale musimy wiedzieć jeszcze, jak zapytać, co to jest, prawda? Więc, żeby zapytać, co to jest, po raz kolejny musimy wiedzieć, gdzie przedmiot się znajduje i dorzucamy do tego takie pytanie jak nan deska, czyli kore wa nan deska. Na samym końcu usłyszymy takie coś jak deska, czyli taka nasza deska. I to jest pytanie po prostu kore wa nan deska, czyli co to jest? No, na przykład, jeśli będziemy mieć taki niezidentyfikowany przedmiot, co to może być? Dzia, korewa nandeska. Co to jest? Korewa nandeska. Ja odpowiem oczywiście korewa kurumades. Korewa kurumades. Ale wy musicie odpowiedzieć sorewa kurumades, ponieważ ja mam ten samochód. No dobrze, no to teraz taki mały quiz. Co to może być? Dzia. Korewa nandeska. Korewa nandeska. Hej. Sorewa komputa des. Sorewa komputa des. Sorewa komputa des. Hej. Okej. Okay. Cugi. Korewa nandeska.
koreła nandeska. Koreła nandeska. Hej. Sore wa omocha desu. Sore wa omocha desu. Hej. Sore wa omocha desu. Hej, i desu ne. Ja. Mo ikkai. Kore wa nandeska. Kore wa nandeska. Kore wa nandeska. Kangete kudasai. Hej. Ja. Sore wa okashi desu. Sore wa okashi desu. Hej, sore wa okashi desu. No dobrze. I teraz, jeśli zapytamy o jakiś przedmiot, który jest gdzieś tam daleko i zapytam, are wa nan desu ka? No to odpowiedź będzie are wa inu desu. Are wa nan desu ka? Are wa inu desu. Ponieważ i dla mnie, i dla drugiej osoby to będzie przedmiot, który jest ho 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 daleko. Więc jak widzicie, nie jest to nic trudnego. Na koniec jeszcze bardzo banalna informacja na temat naszego kore sore are. Za pomocą kore sore are możemy mówić o rzeczach, ewentualnie o zwierzątkach, ale nie możemy mówić o ludziach. Ponieważ byłoby to bardzo niegrzeczne, gdybyśmy powiedzieli, że to jest mama, albo to jest tata. Ponieważ w ten sposób powiedzielibyśmy, że to jako przedmiot jest mama i to jako przedmiot jest tata. Owszem, gdybyśmy mieli na zdjęciach zdjęcie mamy i taty, to nie jest problem. Ale kiedy mówimy o żywych osobach, nie powinniśmy mówić kore, sore, are, wa, okasan, otosan, czyli mama, tata. Tak jak powiedziałem, byłoby to bardzo nieuprzejme. No dobra, więc w domu ćwiczymy nasze kore, sore, are i nasze słówka, które dzisiaj poznaliśmy. Może nie wykorzystaliśmy wszystkich słówek, ale to nie znaczy, że nie mamy się ich nauczyć. W domu spróbujcie zapytać, co to jest? To jest kot, pies, samochód i tak dalej, i tak dalej. Nie jest to nic trudnego, jak sami słyszycie. Na dziś to tyle i widzimy się następnym razem. Tak więc, sayonara, mata ne.